Malwina Rzeczkowska, Emonia TV People. Dzisiaj jesteśmy w warszawskim Champions Bar, dokąd zaprosiłam Andrzeja Suprona, który jest jednym z najsłynniejszych polskich sportowców, VIP-ów, celebrytów. Za każdym razem, jak się widzimy z Andrzejem, ma on tyle do powiedzenia różnych niesamowitych historii, które są tak śmieszne, że wszyscy zawsze się pokładamy ze śmiechu i chciałam Wam przedstawić bliżej jego sylwetkę. Zaprezentować go też jako osobę, która ma naprawdę coś wartościowego do powiedzenia. To starsi od młodszych ciągną energię, a nie odwrotnie. Młodsi od starszych biorą doświadczenie, a my tą energię. Rzekło się mi, że z kim się zadajesz, takim się stajesz. Z młodymi pracujesz, młodo się czujesz. Ze starymi pracujesz, staro się czujesz. Więc uważaj, pracuj z młodymi. Dlatego ciebie wybrałam. To jest uproszczenie, dziękuję ci bardzo. Co by nie mówili, to znasz się na mężczyznach. Także wiesz, pojęcie wieku jest bardzo względne. Chodzi o to, żeby człowiek dbał o siebie, tak jak powiedziałem. Jeżeli człowiek jest, ja zawsze mówię, nieważne jak to się czuje, ważne jak ktoś, bo każdy nieważne jak wyglądam, ważne jak się czuję. Nie, bo nikt nie wie jak ja się czuję, ale wszyscy widzą jak ja wyglądam. A jak dobrze wyglądasz i każdy to mówi, to i ty się lepiej czujesz. No właśnie. Czyli masz taką informację zwrotną. Nie, bo taka jest prawda, wiesz. Pojęcie wieku jest bardzo względne, prawda. Człowiek powinien być uśmiechnięty. To są takie endorfiny szczęścia. Ja nie widziałem staruszka czy staruszki, która ma gdzieś tam 90 lat, żeby była posępna, smutna, zacięta w sobie. Nie, to są tak radośni ludzie, a więc jest to sygnał. Radujmy się, cieszmy się. Tego humoru jest naprawdę tak mało. Ja mówię, a to nic nie kosztuje, a żyje się o wiele lepiej. Więc uśmiechajmy się, żartujmy, pozdrawiajmy się nawzajem, prawda? Już kombinują te dni przytulania, prawda? Całowania. Super. Ja jeżdżę po swojej drodze do domu i pozdrawiam każdego. Początek to ja tak, początek był taki... Co tu? A teraz... Super, fajna taka mała integracja, tak. Ludzie wchodzą do windy w jednym bloku i każdy łeb spuszcza, żeby broń Boże nie spojrzeć, powiedzieć dzień dobry albo coś. Co słychać, jak się czujecie i tak dalej. To jest niesamowite. Ja daleki jestem od tutaj w jakimś sensie forowania stanów, ale oni w tym względzie są naprawdę fajni. Ktoś spojrzy tylko wzrokiem, to już, hi, how you doing, nie? Co słychać, jak leci? To są grzecznościowe, często są wyuzdane, bo się staruszka zapyta mnie, jak się czujesz? How are you? Thanks, fine, great. Okej, ale to jest takie forward, to jest motywujące. Nawet nieważne jak, ale ja się nie dzielę tym sobie, o Jezu, daj spokój, ja pora umierać, o Jezu. Od razu cię dołuję. Fajnie wrzucić w ciebie pozytywną energię. I to powoduje, że człowiek się czuje młodszy, bardziej zaradny, i jakby starość go nie przeraża, bo w starości najgorsze jest niedołężnienie. Nie to, że Panu Bogu się nie uda, po prostu starość jest niegodna. Dopóki człowiek może zrobić coś koło siebie, to on jest panem własnej sytuacji. I ja zawsze mówię, czym się starość przejawia? Wiesz czym? Że się po prostu czegoś nie chce. I to jest okej. To jest okej, bo wiek ma swoje prawa. Już jesteś spokojniejsza, analizujesz na spokojnie, nie reaguje spontanicznie, przemyślisz i to ci daje ten komfort, że ty naprawdę o wiele spraw nie musisz robić, prawda? I tak powinno być, ale jeżeli jesteś pełnosprawna, jeżeli możesz koło siebie zadbać, nie musisz go o nic prosić, prawda? Nie musisz, wiesz, stawiać siebie w sytuacjach czasami niegodnych, prawda? I o to dbajmy. Bardzo dziękuję.